Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny mogę w kinie Kosmos, w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, zaprosić widzów na film. I to jest właściwie pierwsza taka ważna premiera tego filmu. Moje poprzednie filmy, zarówno Pręgi, jak i Senność, były również pokazywane w Katowicach. Film Zbliżenie opowiada o trudnych relacjach między matką i dorosłą córką, ale to jest oczywiście ta pierwsza warstwa głównej narracji filmu. Jest to też historia o tym, czego nie widać. Jest to historia o tym, że często będąc kimś bardzo blisko, możemy nie zauważyć, że coś się z nim dzieje. Możemy nie zauważyć jakichś dramatycznych momentów. I ten film też trochę jest filmem ku przestrodze. Jest filmem, który ma się zwrócić do widza z takim komunikatem, żebyśmy bardziej na siebie nawzajem uważali, żebyśmy się lepiej sobie przyglądali. I oczywiście jest też opowieścią o mężczyźnie, dlatego, bo oprócz moich bohaterek Marty i jej matki, w filmie występuje mąż Marty, który próbuje różne sytuacje konfliktowe, takie dramatyczne, między tymi kobietami jakoś złagodzić. Oczywiście to jest trudna rola i ktoś powiedział mi po obejrzeniu tego filmu w Gdyni na festiwalu, że to jest też właśnie film o mężczyźnie i o tym, jak mężczyzna potrafi się odnaleźć w takiej sytuacji. Więc pewnie w zależności od tego, kto ten film będzie oglądał, to ten punkt widzenia będzie się troszeczkę zmieniał. Ale jest to na pewno historia o trudnych relacjach, na pewno historia o tym, o miłości, o tym, czy można kochać za bardzo. Bardzo się cieszę, że miałam szansę pracować tutaj z panią Ewą Wiśniewską, którą uwielbiam. Uważam, że jest znakomitą aktorką i dawno też nieoglądaną na dużym ekranie. Dla mnie to był po prostu taki zaszczyt zagrać z legendą polskiego filmu i teatru. Ja jeszcze żyję. No, ale chodzącą legendą, żywą legendą, jedną z piękniejszych kobiet grających. Ogląd Magdy Piekosz, maciubkiej blondyneczki, to jest zupełnie inna strona medalu niż to, co się odbywa na planie. Jest to gestapo, wie, czego wymaga od aktora. Niemniej, to są dwie różne postacie, Jekyll i Hyde. Pracowałam z Joasią Orlańską, a to jest nasza trzecia współpraca przy filmie fabularnym, z tym, że pierwszy raz Asi tutaj miałam szansę powierzyć dużą rolę pierwszoplanową. Dla mnie to w ogóle była podróż też sentymentalna i najbardziej wzruszające i najciekawsze dla mnie były te dni tutaj na Śląsku, dlatego że ja tutaj się z Magdą poznałam w Pałacu Kultury, gdzie Dorota Pomykała otworzyła swoje prywatne studium przygotowujące do szkoły teatralnej i tam chodziło... Tak, a myśmy... nie, właśnie tutaj. I myśmy się tu poznały z Magdą. Ona, pamiętam ją jako młodą dziewczynkę, blondyneczkę, która tańczyła na stołach w tym studiu, przygotowując się do zawodu aktorki, śpiewała, bo we mnie jest seks. I po prostu... Nie wierzę. Naprawdę. Ona, ja tego nie zapomnę do końca życia. Ona taka filigranowa, taka drobna i tańczyła na tych stołach. Do tej szkoły chodził również, do tego studium, Łukasz Simlat. Wojtek Kuczok również, który chciał być przez moment aktorem też. I myśmy mieli tutaj dzień zdjęciowy. To było tak wzruszające, że ja, Łukasz, Magda i ten Wojtek, który tu przyjechał, tak, że jesteśmy w tym miejscu, tu w Katowicach, skąd pochodzimy, gdzie marzyliśmy o tym, żeby kiedyś móc pracować i jesteśmy tu razem i jest tak wspaniałymi aktorami. Więc to była taka podróż sentymentalna dla mnie. Film jest kręcony w Katowicach. Mam nadzieję, że rozpoznają Państwo miejsca. I myślę, że te nasze Katowice są coraz piękniejsze, coraz bardziej nowoczesne i naprawdę mogą zachwycać. Film został wyprodukowany przy pomocy zarówno Urzędu Miasta Katowice i bardzo się z tego cieszę, że miasto wsparło nasz projekt finansowo i że powstał oczywiście na Śląsku, ale cieszę się też również ze wsparcia Silesii, ponieważ mam sentyment zarówno do tej instytucji, w której przez jakiś czas miałam szansę też udzielać się z tej drugiej strony, organizując pewne wydarzenia, ale oczywiście też szalenie się cieszę, bo widzę, jak tu się to wszystko rozwija. No sam przykład festiwalu RegioFan, który fantastycznie i bardzo prężnie się rozwija, jest najlepszym dowodem na to, że naprawdę Katowice są taką coraz bardziej kolebką kultury filmowej.